Jest ze mną Mikołaj Święcicki, strzelec dwóch bramek. Mikołaj, gratulacje, 7-0. Witam. Dziękuję bardzo. Coraz wyższe wyniki, 6-0 z Raszynem, 7-0, to kolejny chyba będzie jeszcze wyżej. No miejmy nadzieję, tak? Teraz czeka nas mocny, ciężki mecz z Konstancinem, gdyż no mogą jakby wzmocnić się zawodnikami z pierwszej drużyny. No i zobaczymy, jak to będzie. Jesteśmy dobrej myśli na pewno. Wydaje się, że 7-0, które dzisiaj zobaczyliśmy, to najniższy wymiar kary. Jeszcze były sytuacje, między innymi ty. Dwie świetne sytuacje. No tak, no niestety nie wykorzystałem. No byliśmy, jak było widać, byliśmy lepszym zespołem w tym spotkaniu. Jakby no, w drugiej połowie przeciwnik jakby zrezygnował już. Widzieliśmy, że nawet jak rozpoczynali od środka, to już z takim strasznym zrezygnowaniem. Dwa ostatnie mecze zagrałeś z przodu, do tej pory grałeś z tyłu. Gdzie lepiej? Znaczy, powiem tak, pół swojej jakby przygody z piłką grałem na prawej pomocy. No Maciek, jak tu przyszedłem, no to zaczął mnie wystawiać na obronie, no czułem się, no nowa pozycja, tak? Przyzwyczaiłem się do tego, no ale nie ukrywam, że lepiej czuję się z przodu. Do końca zostało 5 meczy, walczymy o awans, dużo drużyn nam zagraża, nie ma już chyba bardzo marginesu błędu w tej chwili. No nie, no musimy wszystko wygrać. To nie podlega żadnej dyskusji, tak? Mikołaj, gratulujemy serdecznie występu dla Ciebie i dla całej drużyny. Dziękuję bardzo, dziękuję.